Rajd samochodów ciężarowych i terenowych uważam za rozpoczęty. Rajd otworzył, wygłaszając tradycyjną formułkę, Zbigniew Jarosz. Na starcie tegorocznego rajdu stanęło 9 motocyklistów z mistrzem świata enduro Wojciechem Ręczem na motorze KTM, ojciec Andrzej Ręcz na Yamasze i Zbigniew Lech, drużynowy mistrz Polski na żużlu. Reprezentowali automobil Klub Głogów. Startuje na Kawasaki i Włodzimierz Bogat z Bielska-Białej. W grupie samochodów terenowych startują Dunajew i Singur na Łazie. Za nimi auto, które budziło duże zainteresowanie swoją konstrukcją. Jest to Porsche Boogie i francuska załoga Jean-Paul Payne i Patrick Toro. Na starcie Maciej Majszak, Paweł Bronfer, Mitsubishi Pajero reprezentują auto Trapper z Łodzi. W oczekiwaniu na start Henryk Lisowski, Tadeusz Mirecki na Isuzu Amigo. Już kilkakrotnie startowali w rajdzie Jelcza. Na starcie co 2 minuty pojawiają się kolejne załogi. Jako ostatnie na trasę rajdu wyruszają ciężarówki. Rozpoczyna się walka o cenne sekundy. Start do pierwszego odcinka specjalnego na poligonie Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Mechanizowanych w Sołtysowicach. Dynamicznie jadą Rosjanie, Wiktor Sewiljew i Siergiej Iwanow. Na tym bardzo trudnym terenie znakomicie spisują się Ułazy. Za nimi Dominik Kele i André Sorel. Miejscami niewidoczni z ogromnych dołów, ale w sumie szybko pokonują te niesamowite przeszkody terenowe. Jadą Volkswagenem Boogie. Rodzinna załoga Rohrer z Niemiec. Ich Jeep szerokimi oponami popycha przed sobą zwały błota. Fredrik Donner i Julian Obrocki jadą Lancia Deltą z napędem na 2.8. Niestety rajdu nie ukończyli z powodu awarii układu zapłonowego. Wycofali się na 3. odcinku specjalnym. Johannes Waldorf prowadzi Mercedesa. Za nim na trasie są już ciężarówki. Jelczańskie zakłady samochodowe, które patronują tej imprezie, reprezentują 3 załogi. Jadą Jan Popiłko i Ireneusz Skoreński samochodem terenowym Jelcz, silnikiem o mocy 450 koni. Druga załoga jelczańska to Zbigniew Białek z Bronisławem Krzewskim. Ich silnik zapewnia 360 koni mocy. Na trasie MAN po raz trzeci są na starcie do tego rajdu. Klaus Leichener i Franz Eigner ścigają się na trasach rajdów na własnym sprzęcie i za swoje pieniądze. Za nimi wystartuje 3. załoga jelczańskich zakładów samochodowych. Za kierownicą samochodu Wacław Bilicki z pilotem Stanisławem Strzelcem. To już 8. rajd Jelczy. 2 razy wygrywali. Doświadczenia zdobyte w tych rajdach zaczynają procentować. Helikopter czuwający nad poligonem może w każdej chwili lądować, niosąc pomoc. Bardzo dynamiczne na poligonie w Sołtysowicach jadą Rosjanie Winiamin Dżepajew na Ułazie. Za Rosjanami Range Rover z niemiecką załogą. Gerhard Bulla jedzie znacznie wolniej. A za kierownicą 8-tonowego Jelcza Jan Popiłko.
Jednym z odcinków specjalnych była próba terenowa w Wielczu. Był to slalom, który łatwiej pokonać było małym samochodem, ale również wielkie ciężarówki prowadzą znakomici kierowcy. Tylko Ręcz i Lech na motocyklach szybsi są od samochodów. Francuz Lanzac przegrywa zaledwie o 24 sekundy z motocyklistami. Janusz Buła i Marek Kuszyński tracą 25 sekund, a Winiamin Dżapajew 27. Między pierwszym a trzecim samochodem różnica wynosi tylko 3 sekundy. Lias jest najlepszy w klasyfikacji ciężarówek. Strata do motocykli tylko 55 sekund. W klasyfikacji po tych etapach prowadzą motocykliści Wojciech Ręcz przed Zbigniewem Lechem. Samochody terenowe, 5 kolejnych miejsc to samochody UAZ. Dżapajew wyprzedza Dunajewa. W ciężarówkach 2 Jelcze na czele, Białek przed Bielickim. W dalszej kolejności Mann i Lias. Czesi stracili do Białka na odcinku wokół Bajkału prawie 4 minuty i wydaje się, że tej straty nie uda im się do końca rajdu już odrobić. Wszędzie, mimo coraz gorszej pogody, mrzawki i deszczu i mgły, sporo kibiców. Piaskownia Wida w Wyszczyce Oławskiej, ku zaskoczeniu dużej liczby obserwujących tę próbę, znakomicie radzą sobie w tym piachu małe samochody. Prawie 7 km walki z piachem. Najszybszy z motocyklistów jest Wojciech Ręcz, drugi Zbigniew Lech, a trzeci i tym samym najlepszy w grupie samochodów terenowych Francuz Lanzac na Chryslerze przed Dżapajewem, z którym wygrał zaledwie o 3 sekundy. Równo jadą Joklik i Białek. Różnica między nimi wynosi tylko 4 sekundy, a obaj przejeżdżając bardzo dobrze osiągają czas przejazdu 11 w klasyfikacji ogólnej. Ostatni w tym dniu, w pierwszym dniu rajdu, odcinek specjalny rozegrany został na lotnisku w Marcinkowicach. Tam pokaz jazdy dał Dżapajew, który tylko o 24 sekundy wolniej przejechał 5-kilometrową płaską trasę za Wojciechem Ręczem. Był to drugi czas przejazdu ex aequo ze Zbigniewem Lechem. Obaj zawodnicy uzyskali taki sam czas 4 minuty 24 sekundy. Oglądamy przejazdy ogromnych ciężarówek. Kierowcy skarżyli się, że ciężarówki miały tu znacznie trudniejsze zadanie niż małe samochody terenowe. Na zdjęciach Tatra Kolos. W klasyfikacji generalnej praktycznie nie licząca się, jednak przejazd tego ogromnego samochodu robi wrażenie. Odcinek specjalny w Marcinkowicach na płaskim poligonie wojskowym kończą zawodnicy z Czech na Liazie za kierownicą Jarosław Joklik. Drugi dzień zawodnicy startują w kolejności zajętych miejsc. Na początku Wojciech Ręcz. Motocykliści jadą jako cała grupa pierwsi, stąd po kolei pojawiają się na naszym ekranie. Drugi w klasyfikacji jest Dżapajew na samochodzie UAZ. Podobnie jak motocykliści, nie ma problemu z pokonaniem tej przeszkody terenowej. W ciężarówkach prowadzi Białek, drugi jest Bielicki, trzeci Jarosław Joklik. Przez całą noc padał deszcz, piasek jest bardzo mokry. Motocykliści z trudem wjeżdżają pod tę górkę. Jedzie tutaj Francuz Lanzac, który bardzo dobrze spisywał się w ciągu tych dwóch etapów i jednak pod koniec rajdu awaria silnika spowodowała, że rajdu nie ukończył. Mimo nisko zawieszonego podwozia samochód ten znakomicie podjeżdża pod te piaskowe górki. Na trasie zawodnicy Czech, Jarosław Joklik, zawodnicy znani z rajdów Paryż-Dakar, ten sam samochód przejechał trasę tego rajdu. Jechał tam z innym silnikiem o mocy 600 koni. Tutaj jest ten sam silnik, ale z innym osprzętem o mocy 350 koni. Przez całą noc, jak powiedziałem, padał deszcz. Wszystkie zagłębienia terenu wypełniły się wodą. Najtrudniejsze zadanie mieli zatem motocykliści. Oglądamy przejazdy motocyklistów na poligonie w Sołtysowicach. Ogromne kałuże wody, trudne do ominięcia nawet jednośladem.
kolejny przejazd Jelcza po poligonie w Sołtysowicach. Za kierownicą tego samochodu Wacław Bilicki. I to już są fragmenty z kolejnego odcinka specjalnego. Był to odcinek prowadzący z Nowego Dworu do Minkowic. Cała trasa odcinka prowadzona była przez las drogą szutrową. Na samym końcu piaskownia w Minkowicach, znacznie mniejsza niż piaskownia Awida, ale nie mniej ciekawa. Wypełnione wyrobisko wodą powodowało, że obserwatorzy mogli podziwiać przepiękne fontanny wody wyrzucane przez wielkie samochody. Niektórzy z zawodników tak kończyli. Ponownie poligon w Sołtysowicach, piękne przejazdy samochodów ciężarowych przez bardzo trudny teren. Jeszcze raz widzimy tutaj za kierownicą Wacława Bilickiego. Piaskownię w Minkowicach pokonuje Dżepajew. Widać, jak dynamicznie zawodnik radzi sobie z tą trasą. Praktycznie nie ma żadnych problemów. Za nim Jelcz. Goni go w klasyfikacji Zbigniew Białek. Gdyby nie strata 3 minut już na starcie do drugiego etapu, a spowodowana tym, że przebił oponę i stracił czas na wymianę koła, mógłby zająć w sumie lepsze miejsce. Również bardzo dobra jazda tych zawodników. W klasyfikacji na trzecim miejscu Mann. Widzimy tutaj przejazd przez kałużę, ogromną kałużę, zbija ogromne ilości wody w powietrze. Kolejny mały samochód w środku tego dziwnego pojazdu. Załoga francuska, Dominique Gallet i André Sorel. Tu na zdjęciach oglądamy już przejazdy motocyklistów, a za nimi jadą mniejsze samochody terenowe. Tak jak powiedziałem, trasa została na nowo wytyczona. Łatwiej zatem przejechać tą trasę małym samochodom. Po poprzednim dniu kolejny sięgały powyżej metra i w tych warunkach na pewno wielu kierowców nie wyjechałoby bez pomocy z tej piaskowni. Chociaż mimo zmiany trasy kilku z nich miało problemy z pokonaniem tego odcinka. Bez problemów oczywiście przejechali tę trasę Rosjanie. Im najłatwiej przychodziło pokonanie tych trudnych. Widzimy tutaj właśnie prowadzącego już w tej chwili w klasyfikacji Dżepajewa. Jedzie bardzo dynamicznie. Na tym trudnym i bardzo widowiskowym odcinku specjalnym jeszcze raz potwierdziły swoje umiejętności załogi rosyjskiej. Rosyjski Dżapajew wygrał wśród samochodów terenowych tuż za dwoma motocyklistami, Renciem i Lechem. Najszybszy ciężarówek był Lias, zmniejszając stratę do prowadzącego w tej klasyfikacji Białka na Jelczu, ale nie był już w stanie odebrać Białkowi zwycięstwa, gdyż do zakończenia rajdu pozostał już tylko jeden odcinek specjalny na lotnisku w Marcinkowicach. Te ostatnie 5 km ze 170, bo taką długość łączną miały odcinki specjalne, były ostatnim akordem rajdu Jelcza. Prowadzący w klasyfikacji jeszcze raz potwierdzili, że na takie miejsca w pełni zasłużyli. Odcinek specjalny w Marcinkowicach wygrał Wojciech Ręcz na motocyklu, drugi był w nim Dżapajew, samochód UAZ i trzeci, a właściwie pierwszy w klasyfikacji samochodów ciężarowych Zbigniew Białek.